Dzień dobry. Co za piękne warunki na łowienie ryb, nie? Leje przepotwornie, samo życie, idziemy pod parasol. Nowy zresztą i nie przecieka, nie dziurawy i się trzyma, niesamowite. To będą już moje trzecie występy na tej wodzie w tym roku. Także jak na marzec, to całkiem nieźle i na taki mały zbiornik. Ale z uwagi na warunki po prostu wybieram małą wodę, bo jest bezpieczniej. To co, byśmy wzięli i zaczynali? Pelet mam przygotowany z wczoraj, będzie trzeba go tylko pewnie trochę domoczyć. I dzisiaj zrobimy to trochę inaczej, wszystko. Mianowicie, mam mieszankę peletu pracującego z peletem niepracującym, zwykłym. Pół na pół, mniej więcej. No nie wytrzymam w tym deszczu. Masakra. Trochę go domoczymy systemem dowilżającym. On był zrobiony wczoraj. Wczoraj po prostu byłem chwilę na rybach, ale z uwagi na przepotężny wiatr i zimno, no nie wysiedziałem i tyle. I trzeba było wrócić. Jeszcze trochę trzeba domoczyć. Dawać mi tu deszczówkę. O. Myślę, że wystarczy. Masakra jest dzisiaj. Jeszcze zaczęło potężnie wiać. Oczywiście na prognozie miało być inaczej. Wiadomo. Dobra, i zostawimy to na chwilę, zaczekamy aż się trochę uspokoi, bo jest tragedia na razie. Mało rzeczy mi generalnie przeszkadza na rybach, ale taka ulewa jak dzisiaj, to już tak trochę przeszkadza. Ale pewnie ryby będą brały, bo to zwykle tak jest. To co, zaczęlibyśmy od tego, co na tej wodzie działało świetnie, czyli od kanibala mini. I to będzie jeden kij na śmierdząco. Na ciemniejszy kolor. Wybaczcie dzisiaj gorszą akustykę. Musimy to przeżyć. Niedługo ma przestać padać, więc już będzie spoko później. Jest tutaj bardzo głęboko, dlatego dodałem i zalewajkę, i miksu, i to mocno dokleiłem, żeby spokojnie sobie doleciało do dna na pewno. Ale myślę, że nie będzie problemu. Pięknie wygląda. Można docisnąć. Jedziemy z tym. Przegruntowałem miejsca. Wszędzie jest tak samo, mniej więcej. Masakra. Będzie dobrze. Cały czas podajnik opada, także głęboko jest bardzo. Dopiero teraz spadł. Niestety zaczęło mi jeszcze do tego wiać w twarz. A ustawiłem się tutaj, bo wiało mi w plecy. O, śnieg jeszcze sypie. Fajnie. Jest wyzwanie dzisiaj. I tą wędką troszeczkę zaryzykujemy. Ale najpierw ją nabijemy. Ryzyko oczywiście nie będzie duże, bo to tylko na jakiś czas, jeżeli się nic nie będzie działo. Po prostu rzucę bliżej brzegu, żeby zobaczyć, czy przy takiej pogodzie rybki nie będą chciały być trochę płycej. O ile w ogóle bliżej brzegu jest płycej tutaj, bo to w sumie nie wiem. Ale na pewno jest, opadało zdecydowanie krócej. Wypatrzyłem wiewiórkę, bo ryby nie biorą. I to na razie jest atrakcja dnia. O nie, o poszła. Gdzieś tam jest. I nie ma wiewiórki. I to wszystko, co się na razie dzieje, ale no ja daję na te pierwsze rzuty po 40 minut przynajmniej, bo powiem wam, nawet strach tak rękę wystawić za bardzo na dłużej. Także spokojnie, mają rybki czas, żeby się rozkręcić, żeby się obudzić, a my po prostu chwilę zaczekamy, aż ta sytuacja się uspokoi. Bo coraz więcej śniegu widać. On się od razu roztapia, wiadomo, bo jest 9 stopni, ale jest. Chyba coś się działo. Lewa szczytówka się ruszyła chyba raz i tyle. I chyba nam odpuszcza dalej, więc weźmiemy. Bo mamy rybę, chyba. O, ale chlapie z tego. Mamy jakąś maliznę, ale to straszną maliznę. O, 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 coś się rzucił nawet. O. Nie siadałem przy wodzie specjalnie, tylko na takiej ścieżce jakby, żeby sobie nie utrudniać tego łowienia. Ale jest ryba. I nie mówcie, że ten leszcz jest mały, on jest niedojrzały na przykład, albo no spokojnie, może urośnie. Dobra, idź gościu. Szczerze mówiąc, to się bałem, że kompletnie nic się nie będzie działo. Dobra. Bo w przeciągu ostatniego tygodnia już było gorąco, było zimno, leżał śnieg
i dzieje się wszystko. Co drugi dzień jest inna pogoda, więc ryby pewnie też tak średnio na to patrzą. W domu bym nie wysiedział cały dzień, no nie ma opcji. Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek dzisiaj słyszeli. Płytkie miejsce zostawię, licząc na to, że tam się jakaś fajniejsza rybka zamelduje, nie? Zostawię je tam jeszcze na 20 minut, powiedzmy. Jeżeli nie, to też przerzucę trochę głębiej. A tutaj wracamy na swoje głębiny. Gdzieś coś widziałem chyba. Ale to mogło po prostu mocniej zacząć padać albo zawiać. Jak w kinie, nie? Wydawało mi się, że prawa wędka się przygięła, ale no, nic pewnego. I żebyście wiedzieli, jak bardzo byłem nieprzygotowany na te warunki, to planowałem dzisiaj ognisko zrobić. I także tego. Obawiam się, że musimy to przełożyć na inny termin. Dzisiaj musimy zadowolić się kabanosami, także smacznego. Zastanawiacie się, po co wyjąłem śniadanie? Bo chciałem branie na drugiej wędce. O nie, nie zdążyłem. Coś pracuje jeszcze, dobra. Wystarczyło wziąć gryza i spadła. O ty! A to męta. Ale to już spokojnie dokończę i dopiero rzucę. Trochę zmienimy to miejsce, bo tu miałem cały podajnik w zielsku. Już trochę bez sensu. Okej. Szybko! Tak czy nie? Czy znowu to samo? Oj, fajniejsza ryba. A tam mamy jakiś pieniek w wodzie. Niedobrze. No jestem mega ciekawy, co to... Jeju, porwie! Co to będzie? Mam w ogóle ostatnio jakiegoś pecha do pogody i to strasznego. Opa! Spod parasola operowanie to jest dosyć trudne. A wskakuj, że tam. Dobra, mamy to. Muszę mieć parasol dosyć nisko, bo no inaczej nie da rady. A to strasznie waleczny leszczek był. Myślałem, że mam dużą rybę generalnie. A to no po prostu ciutkę większe może, albo nie, nie wiem. Ale ten miał zacięcie sportowe, widać. Jak miał zacięcie, niech rośnie. Uciekaj. Jeszcze będzie oszukiwał, że nie może odpłynąć. Oby, oby. Jeszcze coś ciekawszego. Gdzie ja to rzuciłem i po co? Nie wiadomo. Tam są zaczepy. Na dawno nie urwałem podajnika. Tą drugą wędkę nam skubało i skubało, także ją przerzucimy w końcu. Okej. Okay. Niech to już przestanie padać. Przed chwilą ruszyła się znowu prawa szczytówka, ale wyjątkowo teraz cieszę się, że przestało, bo porywa mi parasol, ale wyglądało to godnie już. Na pewno nie jak leszcz. Muszę trzymać parasol, bo mnie porwie z nim. Także z uwagi na to... z uwagi na to, co się dzieje... O, na chwilę przestało. Sami rozumiecie, że na razie nie przerzucam i się nie przykładam do tego łowienia za bardzo, bo... Tak. No bo tak. I tyle chyba. Na razie mam zajęcie trzymać parasol. To jest ważne. Ale patrzyłem na stronie burzowo. Niedługo ma przestać padać, a był taki moment, że lało tu strasznie. Nie odpuścisz mi rybo, nie? A je tak odpuściła. Szkoda. A może nie? Malizna. Oj, to malizna, że malizna. Się wbiłem w leszczyki chyba. O, o, o. Przymurowała ryba. Czyżby nie leszczyk? Nie no, leszczyk. Nie wypniesz się tam sam, gościu, nie? Fajnie jest. A jakie ryby duże. Oj, na drugiej wędce mamy. Szybko, szybko, gościu. Kurde, nie zdążyłem chyba. No dobra, to ty sobie idź. Nie za duży taki, nie? A zaraz sprawdzimy drugą wędkę, czy... No zasłuchaj. Czy ta ryba nie płynie do brzegu po prostu? Nie. Niestety spaprałem. Nie, no dobra. Chwila przerwy, bo to naprawdę niedługo ma przestać.
jedziemy dalej to samo. Nic nie zmieniam, ani przynęt, ani nic, bo te brania są. Tylko ryby niewyjściowe, nie? Ale są brania. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ten dzień będzie tak wyglądał. Nieważne. Oho. To nieźle. Nie połamał się? Na szczęście nie. Ale zawiało. Ja pierniczę. Dobra, wracamy. Próbujemy dalej. Taktyki na razie nie zmieniam, bo no, tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy damy radę normalnie połowić dzisiaj. Mamy czas tak do 16, czyli jeszcze 2 godziny z haczykiem. A tu mamy branie chyba. Albo nie wiem. No chyba ta, albo nie, nie wiem. Byłem skupiony na czym innym. Dobra, na razie parasol złożymy. Niech sobie zaczeka gdzieś z tyłu chwilę. Było branie czy nie branie? O co chodzi? Chyba z grubsza mamy po deszczu, ale jestem cały mokry. No trudno, nie poddamy się dzisiaj. I tak musi wszystko wyschnąć i tak. To nie było branie, rozumiem, bo już nie bierze. Albo było i się obraziło. Może się jeszcze dowiemy zaraz. Całe szczęście, że ostatecznie wylądowałem w tym parku, tak otoczony drzewami, bo ja nie chcę wiedzieć, co by się działo na otwartej przestrzeni dzisiaj. Na przykład gdzieś na Wiśle. Pewnie by było niezbyt ciekawie. Nie, no to nam pracuje ta szczytówka co chwilę. Mamy rybę. No nie taka mała się znowu wydaje. Powiedziałem, że taka bardziej karasiowa. Kurde, znowu pada. Raz zobaczymy. O kurde. Zbiało na parasol kawałek. Leszczyk, następny. Nie, 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 co to mamy? Nie, to nie leszcz, idę po podbierak. Dobrze, było warto dzisiaj. Podoba mi się jednak. Zaraz ten parasol ogarniemy, no bo tu jednak mamy takiego miłego gościa, że no musi mieć pierwszeństwo. Nawet przed nowym parasolem. No nie za duży, nie? Ale lin. Porwał nam kulkę w końcu. Ale jaki śliczny. O, ze złamanym ogonem trochę. Chyba go jakiś drapieżnik tu potraktował, ale... No śliczny. Co gościu, może cię wypuszczę od razu, bo... Tragedia, nie? Aha! Chciałem mu cyknąć zdjęcie. Na pamiątkę. Się nie udało. Masakra. Dzisiaj mamy człowiek kontra przyroda w tym łowieniu. Ale zmienimy troszkę taktykę z ciekawości. Mianowicie na prawej wędce łowiłem cały czas na słodko. A teraz spróbujemy na śmierdząco. I założymy skunksa. Takie niezbyt przyjemne i sugeruję, jak będziecie próbować to wąchać z daleka. Tak, zdecydowanie tak. I założę jasny różowy kolor. Dobra. I zaraz na lewej wędce założę coś słodkiego i zobaczymy, czy ryby już tak faktycznie wiosenno-letnie podejście mają do słodyczy. O, wybrnąłem z przejęzyczenia. Ale idzie wiatr. Fajnie jest. Masakra. Przed chwilą był taki mega mocny podmuch wiatru. Krótki. I mój podbierak zmienił swoje położenie. Zaraz zmierzymy o ile. Oparty był gdzieś tutaj, także jedziemy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kroków. Ale złowiłem lina, nadal warto. O, idzie następny. Dzisiaj to trochę faktycznie bardziej walka o przetrwanie. Ale ja się nie poddaję w takich warunkach. Nie ma takiej możliwości nawet. Prawie przestało padać, jeszcze jest taka leciutka, leciutka mrzawka. Także co? Może się w końcu weźmiemy za normalne, porządne łowienie. I zaczniemy od razu.
Koniec przygody. Łowimy. Normalnie klipujemy obie wędki i jedziemy z tym. Tam gdzieś miałem brania prawie cały czas tych leszczyków. Także założę klipa drugą wędką. Albo też się przesunę w prawo, ale to za chwilę. Albo zostaniemy w tym miejscu i tyle. To są dwie opcje, które na razie dopuszczam. Nawet ptaszki zaczęły śpiewać. Chyba już nie będzie padało. A ja tutaj miałem zmienić smak kulki, a założyłem, nie zmieniłem w końcu. O, branie. Tak? Tak. Spaprałem przez to, że miałem drugą wędkę w ręce. Czy nie aż tak? Zaraz się dowiemy. Nie aż tak. Nie bądź tylko leszczykiem, dobra? Ale to nie będzie leszczyk. Nie ma opcji. Fajny opór daje. Tylko powiedziałem, że się weźmiemy za poważne łowienie i od razu ryby wchodzą. I na tego śmierdziela paskudnego. No chodź, chodź. Pokaż się, czym jesteś. Kurczę, ryba się wydaje już taka normalnie ciężka. Także no, nie przypuszczam, żeby to był leszcz, bo nie wiem, czy tutaj są większe leszcze. Bardzo ładnie się trzyma dna. Ale ładny karaś. Oj, 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 jeszcze raz. Dobra. Leszczyki są tutaj malutkie, ale karasie naprawdę grube świnioki. No jeszcze nie potwór jak na karasia, ale już taki całkiem, całkiem. Tak? Już chcesz iść? Tak? Nie pogadamy dzisiaj? Dobra, idziesz. Już, bez nerwów. Pa, pa. No na razie największa ryba na pewno. Ja sobie muszę zaraz jeszcze chyba jakieś ubranie przynieść, bo trochę przemarzłem. Ale to zaraz. Najpierw poprawimy rzut ze skunksem. A niech nam tu śmierdzi. A co? To będzie bardzo długo opadało, więc spokojnie się biorę za drugą wędkę, na której miałem zmienić przynętę. Z tej śmierdzącej na słodką. I myślę, że spróbujemy Haribo, tylko w jakimś kolorze ciekawym. Na przykład w pomarańczowym. Tą kuleczkę, która została, odłożymy. Możliwe, że dzisiaj ryby po prostu oczekują trochę żywszych kolorów, nie? Przywykłem, zawsze lubiłem łowić na takie wyblaknięte albo wyblakłe, jedno z tych. Ale bardzo ładny zapach. Taki cukierkowy mocno. I to pudełeczko mógłbym sobie zostawić otwarte na stanowisku, żeby mi tu pachniało. Bo skunksa to nie. Nie, lepiej nie. Idzie następny podmuch. Przygotować się. Nie wiem, czy branie od razu, czy... Nie wiem, czy to było branie w opadzie, czy ten wiatr tak zaczął tym majdać. Cały czas mży, no nie mogę wam pokazać, niestety, jak to wygląda. Tak. Branie po... Branie od razu po rzucie teraz. I po prostu zmiana kulki. Ryby dzisiaj po prostu chcą jasnych kolorów pewnie. Ale to też będzie fajniejsza ryba, już taka... No nie będzie to leszcz chyba. Aż musiałem wstać, żeby nie ściągać klipa. Na razie kompletnie bez walki. Ten pierwszy ruch zrobiła. I bardzo łatwo nam się daje przyciągnąć. Ale zobaczcie, uspokoiło się trochę, bo trochę lżej wieje przede wszystkim. I rybki się pojawiły już te fajne, o które nam chodziło. A tu chyba będziemy mieli zaskoczenie. Mój ulubiony gatunek ryby. Chyba. Mamy glut karpia. Uj, uj, uj. No nie za duży. Ojejku. Ole baluszek. Dawaj kulkę i spadaj. No, baluszek. Ale fajnie. Następny gatunek dzisiaj. To już czwarty chyba. Nie podchodzę tam drugi raz, bo jak wychodziłem z po linie, to prawie sobie krzywdę zrobiłem. Cześć. Więc tak, dla bezpieczeństwa będziemy wypuszczać ryby spod wieraka po prostu. Od razu rzucamy. Tutaj łowię cały czas na klipie, gdzie był karp, więc tego towaru tam trochę wpadło, więc te rybki w sumie to mogły już tak przyjść, bo przyszły. Nie wiadomo, zobaczymy. Jeszcze trochę przed nami. Najważniejsze, że już nie pada i się nie zanosi, żeby miało padać. To jest najfajniejsze już. Nie wiem, czy to branie, czy wiatr, ale nie, no chyba branie, nie? No branie. Tylko takie niewyraźne strasznie.
Będzie chyba mniejsza rybka, chociaż, no. Nie, może nie taka mniejsza. O, na drugiej wędce też było teraz. Szarpło i zluzowało. Świństwo. Nie no, tu mamy jakąś maliznę chyba. Chociaż kurczę, tak walczy. Stara się. Ale myślę, że leszczyk mimo wszystko. Chociaż teraz muruje, karaś. Znowu mi podbierak porwało. Już nie mówiąc o tym, że mi torbę coś otwiera co chwilę. Karaś no na pewno nie windowy. Jestem nawet go trochę szkoda. I ty, karasiu, na takiego śmierdziela, no coś ty. Chodź się, pokaż, co my tu mamy. No mniejszy, no. Ale następny, nie? Mam początek tego sezonu naprawdę dobry. Nawet się udaje coś połowić czasami. A dzisiaj to już rybka w okolicach 8, tak? Chyba 4 leszczyki, 2 karasie, 6 lin, karp, 8. Pięknie. Tylko się cieszyć. I uciekaj. Pięknie. Szkoda tylko tej pogody, ale już jest w porządku. Już jest lepiej, na pewno. Tylko wieje, ale poza tym jest dobrze. Dobra, czekamy na jakiegoś potwora. Słyszałem, że tutaj jest trochę, znaczy kilka większych ryb. No ja bym jednak chciał. Zwłaszcza, że ma iść dosyć duże ocieplenie. Takie naprawdę duże. Bo wczoraj był Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Trochę spóźnione, bo wy to pewnie zobaczycie w niedzielę. Ale jakże szczere. Dzisiaj jest ciepło, jutro jest ciepło. W sobotę i niedzielę tragedia, ale od przyszłego tygodnia ma być już naprawdę, naprawdę fajnie. I było branie już, chyba. Albo to wiatr nas męczy znowu. Dobra. Nie wiatr. A czy... Nie, to nie był wiatr. O, na śmierć ucha. Natychmiast. I co ja to... A, i w przyszłym tygodniu już ma być ładnie. I chciałbym w końcu zacząć jeździć na te trochę większe wody. A tu mamy fajną rybę. Znaczy fajniejszą w porównaniu do tych poprzednich. Natomiast takim wymogiem, żeby na te większe wody jeździć, no, żeby chociaż nie wiało, nie? Coś teraz mi się ta ryba mała wydaje, ale no zobaczymy. Fajnie pracuje. Będzie karaś pewnie. Podeszły tam. Może być. Tylko ten rozmiar się tak trochę zepsuł. Nie będę go wam całego pokazywał, ma strasznie zdeformowany pyszczek. Niech sobie ucieka i się nie męczy. Kurde, ale jest jazda. Podoba mi się. Trochę się do tego przyłożyliśmy i natychmiast są efekty, nie? Jest branie z obraniem teraz. Nie wiem, czemu źle rzuciłem. W ogóle nie ten kierunek, jakoś za słabo. Nieważne. Więc liczę na te duże wody w przyszłym tygodniu, w końcu już, żeby normalnie zacząć jeździć. Zwłaszcza na tę dużą wodę stowarzyszenia, bo kurczę, jestem tak ciekaw, co tam pływa, jak tam się łowi. Jedno co wiem, jest tam bardzo mało drobnicy. Ale jestem mega ciekaw, czy są tam takie fajne ryby, takiego fajnego łowienia, szybkiego, sportowego, tak jak ja lubię mniej więcej. Już jest branie. Te ryby chyba lubią jak śmierci. I z paprałem. No trudno. Albo ta ryba tam wisi. Nie, jednak z paprałem. Dobra, zostawimy na chwilę, po prostu. Ja się kawałek przejdę, żeby się trochę ogrzać. O, spadła. A to menda. A dzisiaj w ogóle mało spinek mamy. Nie wiem, czy zauważyliście. Ładnie rybki wchodzą. Niedużo się ich w ogóle zapina, bo pewnie biorą bardzo delikatnie. Ale wzięła kulkę menda. No tak to my się nie będziemy bawić. Wzięła kulkę tak za nic. I to był skunks. Także założymy też skunksa, tylko białego, tak w ramach testu. Zobaczymy. Może będzie lepiej. Wątpię, żeby mogło być lepiej przy takiej pogodzie w marcu, ale kto nie próbuje, ten się nie dowie. Już rzucę tam, gdzie to być powinno. Przerzucę też drugą wędkę, bo tu były skubnięcia. Było ich sporo, ale jakoś nie doszły do skutku. I myślę, że teraz, jeżeli też będą takie delikatne bardzo skubnięcia, to nie, jednak nic. Bez sensu. Nie będę łowił dwiema wędkami obok siebie, bo będę sobie przeszkadzał, jak zawsze. Dobra. Teraz się wydarzyło coś dziwnego. Bo mi porwało wędkę. Tak, w sensie z całym ramieniem, ze wszystkim. A ja dosłownie przez chwilę,
przez chwilkę, nie? Patrzyłem na telefon. Aż mi się ciepło zrobiło, jak w lecie. Wow, 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 wow. O, coś kołowrotek się rozkręcił za mocno. Niechcący. O kurde, mamy rybę. I to taką już rybę, że rybę. Dobrze, nareszcie ryba. Też myślę, że ta mieszanka, którą zrobiłem, czyli te dwa pelety, w tym jeden pracujący, mega uniwersalnie. Gdzie by te ryby nie były, to czy one są przy dnie, czy są nad dnem, czy są przy powierzchni, to one i tak się dowiedzą o moim podajniku. Przetniemy sobie zestawy. Do tego trochę miksu, mocny zapach, wszystko doprawione, kurczę, to widać, że te ryby polubiły to, nie? Nie no, to jest fajniejsza ryba, na pewno. Pewnie karpik, nie? Trochę większy po prostu, tak jest. Szalony i tyle, nie jest większy. Ale wieje, ciężko podbiera gruszyć. Dobra, ja holowałem przecież inną rybę. To jest... Dobra, jest po zimie, nie? No, sami rozumiecie. Chyba, że jest jakoś podpięty? Nie, no normalnie. To nie wiem, czemu taki waleczny. Nie chciał pewnie przynęty oddać. No, zaskoczył mnie maluszek. No, te rybki tu muszą być w świetnej, świetnej kondycji, naprawdę. Rośnij duży, gościu. Chodź, do siebie. No i niech ktoś powie, że nie było warto siedzieć w tym deszczu i wietrze i tak dalej. Złowiłem lina, dwa karpie. Czego chcieć więcej od życia? Do tego atomowe branie. Nie wiem, czy to nie jest pierwsze w tym roku takie, wiecie, zabierające wędkę już solidnie. To chcemy jeszcze jedną. Czyżby lewa wędka nam odżyła? No dawaj, dawaj. Mega takie płynne ruchy. O, płynne, tak, to jest dobre słowo. Na prawej wędce też się coś działo przed chwilą, ale też już przestało. Ale zaczął sypać śnieg znowu. Nie no, tu mamy rybę chyba. Tak, tu mamy. Ale maliznę, to jest po prostu chyba gorsze miejsce. Uj, jak tam ciemno. Oj, oj, oj. Ale mamy rybę, to jest na razie ważniejsze. No to kurczę, też taka rybka, coś czuć ją, czuć ją. Kurde, co za dzień, podoba mi się tu. No, no, no. Bomba. Wypiąłeś się? Nie wypiąłeś się, o, wypiąłeś się. Ale ten już ma kolorki normalne prawie, a jesteś liczny, gościu. Tak go złapię, żebym się nie wyśliznął po prostu, o. Druga. Dobra, najpierw wyciągnę drugą, bo jest mała, to się uda szybko. No chodź, 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 bo tu pan lin czeka. A to będzie drugi lin i będzie niespodzianka dzisiaj. Kurde, wypiął się tu. A jesteś liczny. Malutki, ale śliczny. Mógłbym łowić w życiu same liny, naprawdę. I okonie. I karpie. Drugie zdjęcie lina chciałem. I się nie udało. Poszedł. Ale się starałem. Nic nie zmieniam. Te same przynęty. Ten sam miks. Po prostu jedziemy. Bawimy się. Tu nam się rybka wypięła, co prawda, na drugiej wędce, ale była naprawdę malutka. Ona prawie na pewno był leszczyk. Idzie podmuch mocny. Możecie się czegoś złapać. I jedziesz, rybo. No dawaj. A będzie balizna. No. Tak, to będzie malizna. Chyba nam się te fajniejsze rybki stąd wymeldowały, a pojawia się trochę słońca, jak fajnie. I ten wiatr nam tutaj ucichł i jakoś tak się ludzko zrobiło. Ta ryba tu jest w ogóle? Czy spadła? Czy o co chodzi? No taka trochę żyletka jednak, no. Zasuwaj, gościu. Dalej nie idę. Musisz dać radę. Słońce i odcięło ryby. Słońce zaszło właśnie przed chwilą. O, tam widać dziurę, nie? Że nie było chmur. To przed chwilą. I zobaczymy, czy ryby wrócą, jak tylko słonko zniknęło. Bo tak czas się już tak powolutku, powolutku kończy i fajnie by było jeszcze coś trafić, nie? Na przykład pora na Big Fisha. O, ja bym się na przykład nie pogniewał. Może być nawet taki sam karp jak ten drugi, bo przynajmniej zrobił wrażenie. Tak coś czułem, że jak to słońce zajdzie, to nam rybki wrócą, wiecie? Miałem nosa.
Ale nie wróciły potwory. Ale spokojnie, pewnie zaraz wrócą. Aha, zahaczyłem o pieniek. Dobra. Już myślałem, że coś zaczęło walczyć. Ale chyba nie. No, żyletka. Opa. Tutaj pływa taki pieniek po tym, jak ścinali tu panowie drzewka. Chyba. I on sobie tak pływa, dryfuje, nie? I ciągle mi przeszkadza przy łowieniu prawą wędką. Mam tu 4-metrowy podbierak, nie? I spokojnie sięgnę, ale mi się nie chciało. Także po prostu mi przeszkadza i zaakceptowałem to. Ale teraz to już go chyba wezmę. Jak już o tym powiedziałem, to wydaje mi się to jeszcze głupsze niż wcześniej. Także go zabierzemy. Chodź do podbieraka. Za duże. Chyba nie wejdzie do podbieraka. No to nie taki znowu pieniek, jak mi się wydawało. Dobra, jak już go tu wytargałem, to może go wyciągniemy chociaż. A faktycznie pieniek. No, pieniek. Całkiem spory. Już pewnie nie będą brały, więc się nie dowiem, czy będzie się łatwiej holowało. Jedziesz. Jedziesz? Nie jedziesz? Zdecyduj się. No, 3 razy już to mogłem zaciąć wcześniej. Ale jest pięknie pod słońce. Kurde, czerwelka. Będzie następny leszczyk na 99%, bo inne ryby nas chyba po prostu opuściły na razie. Hoppa, 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 już się nawet nauczyłem podbierać. No nie jest większy, dobra, nieważne. Na pewno jest ugryziony przez coś solidnie. Z jednej strony. Też go nie będziemy torturować, tu niech idzie. Hoppa, tam do wody. Dobrze. Kurczę, byłem przekonany, że mi tego peletu dzisiaj zabraknie. Ale nie zabrakło. Dobra, powtóreczka. Natomiast też takie ciekawe spostrzeżenie. To łowisko jest bardzo fajne na teraz, bo widzicie, jak na marzec dzieje się dużo, nie? Inna sprawa, że jestem dzisiaj chyba dosyć dobrze przygotowany po prostu. I może jestem tutaj akurat kolejny raz, kiedy ryby fajnie biorą. Natomiast ciężko wyobrazić sobie tutaj takie łowienie na metodę w lecie, jak wszystkie te ryby będą pobudzone i chmara leszczy, drobnych karasi nie będą chciały nam dać spokoju. Dlatego myślę, że jeżeli w lecie bym tutaj chciał przyjechać, to albo na bombkę, albo na pelet waglera pewnie. Coś w ten deseń, żeby się tu spróbować dobrać do fajniejszych ryb. I jeszcze tu na dole... Gdzie? Tu. Zgubiłem chwilkę. No nie widać, bo tam się zasłoniło. Ale tam na dole jest drugi staw, na którym łowiłem na spławik w takiej mocnej śnieżycy. I tam podobno prawie nikt nie łowi. Muszę jeszcze tam spróbować połowić na metodę, bo ciekawy jestem bardzo, jakie tam są ryby. Słoneczko po braniach. Musimy zaczekać, aż zajdzie, a się robi pięknie i jasno. No biały kolor przy mocnym słońcu to jest tak sobie, delikatnie mówiąc. Z tą zalewajką ten pelet strasznie intensywnie śmierdzi cały czas, a to już parę godzin przy bardzo mocnym wietrze i... No ja bym tego nie zjadł. O, może tak. Chyba robimy ostatni rzut. Albo jeden z. Bo za 40 minut chyba muszę stąd wyjechać. Żeby zdążyć tam, gdzie się spieszę. O. I wszystko przecichło. Wypogodziło się, nie? Słoneczko wyszło. Albo jaśniej się zrobiło i cisza. Nie będę już zmieniał smaku kulek. O! Od razu było branie. Przestało. Nie będę już zmieniał kulek. Nie będę chyba kombinował za dużo. Skupiłem się dzisiaj generalnie na prawej wędce. To miejsce było ciekawsze, lepsze. Chociaż tu chyba były ryby większe. Nie, tam była większa ryba. Dobra. Skupiłem się tam. Tam było fajnie. Może się jeszcze trafi jakiś bonusik. Chociaż jeden. Natomiast gdzieś w samochodzie, a tam Passerati sobie czeka, czekają już nowe linki główne, duża woda stowarzyszenia, którą bardzo chcę wypróbować i prawdopodobnie bardzo dystansowe łowienie, ale nie przy takiej pogodzie, nie przy tych wiatrach, które są ostatnio. Więc jeżeli tylko się wypogodzi i będzie w miarę ciepło, to bardzo bym chciał tam uderzyć. Nawet gdzieś kołyskę odkopię na wszelki wypadek. Chyba koniec, bo nic się nie dzieje, ja muszę jechać i to szybko, a no trudno. Ale fajnie było, nie? Ten początek tragedia, bo to walka o przeżycie w sumie. Ale fajnie, było warto. Już mi nie jest wcale zimno, bo tam się na tym wietrze szybko wyschło wszystko. Więc rewelka. Było tych ryb trochę. Były lidy. To najważniejsze. A szczytówki się już nie zginają. Także idziemy stąd. Następnym razem spróbujemy już czegoś ciekawego. Mam nadzieję.
Chyba, że się akurat nie uda. O, właśnie coś puknęło. Ale mam nadzieję, że się uda. Także dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmu.